Dobry wieczór, witam na konferencji prasowej po meczu Hydro 2 Kradom Kim Szczecin. Zwycięstwo gospodarza 83-73. Są z nami trener ze Szczecina, pan Łukasz Biela oraz kapitan zespołu Adam Łopeta. Panie trenerze, bardzo proszę o opinię na porażki, która Przede wszystkim gratulacje dla trenera Witki i drużyny gospodarzy za te ostatnie 10 minut, ponieważ zrobili to, co trzeba było zrobić w tej sytuacji. Przegrywając kilkanaście punktów, rzucili się na nas. Natomiast my graliśmy w tym meczu 30 niecałe minut. W momencie, kiedy nasza przewaga osiągnęła 15 punktów, to po prostu przestaliśmy grać. Rozluźniliśmy się z całym szacunkiem dla gospodarzy. Oni nas w tych ostatnich fragmentach niczym nie zaskoczyli. Przez cały mecz grali agresywnie na linii podań. My potrafiliśmy się temu przeciwstawić, zdobywaliśmy masę łatwych punktów. Mieliśmy dużo otwartych pozycji, nawet jak piłka na mnie wpadała po otwartych rzutach, to w większości były to dobre ataki. Natomiast to, co my zrobiliśmy w czwartej kwarcie z siebie dzisiaj w tym meczu, nie wiem, trudno mi znaleźć odpowiednie słowo. To jest zawsze zaprzeczenie jakiejkolwiek postawy profesjonalisty. No byliśmy, widać było po języku ciała, że byliśmy zrelaksowani. Zamiast robić dokładnie to, co robiliśmy wcześniej, oni po prostu grali agresywnie, a my nie potrafiliśmy egzekwować tego, co robiliśmy przez cały mecz, chociaż nam to przynosiło skutek. W obronie również graliśmy dobre zawody przez prawie 30 minut. Później zaczęliśmy nagle bez powodu otwierać, zaczęliśmy uprawiać jakiś hazard, otwierać im otwarte rzuty, kiedy w sytuacjach, gdzie w ogóle nie było to potrzebne, ostoić. I Piechowicz trafiali całkowicie otwarte trójki, tak jak powiedziałem, w sytuacjach, gdzie nie była zrobiona przewaga na pick and roll, czy w sytuacji 1-1. Cóż mogę powiedzieć? No, chciałem powiedzieć, że jest to dla nas lekcja, ale nie wiem, która to może być lekcja w ten sposób. Który to mecz rozegrany w ten sposób, tym razem tylko fragment 10-minutowy wystarczył, żeby gospodarze wygrali czwartą kwartę 32-10. Nie wiem, naprawdę mamy teraz trochę czasu, musimy ruszyć do pracy bardzo mocno, myślę, że bo po prostu w ten sposób grając możemy mieć problem, żeby wygrać z kimkolwiek w tej lidze. Dziękuję. Dziękuję bardzo panie trenerze, kapitan zespołu Adam Opeta. Proszę bardzo. Myślę, że tutaj trener chyba już powiedział wszystko. Gratulacje dla Radomia. Nie może nam się przydarzyć taka ostatnia kwarta, żadna kwarta nam się nie może taka przydarzyć, takie rozluźnienie, jakie weszło w nasze szeregi. Przy tym, że naprawdę przez pierwsze trzy kwarty graliśmy solidne zawody, egzekwowaliśmy wszystko, założenie jakie mieliśmy i takie rozluźnienie to nie przystoi naprawdę. Panie trenerze, trener Górski, co prawda piłkarski trener, powiedział kiedyś coś takiego, że wróciliśmy z dalekiej podróży. Później Jan Ciszewski to powtórzył, ale rzeczywiście chyba Hydrotrakt dzisiaj wrócił z dalekiej podróży. Wrócił do meczu i wygrał. W ogóle wróciliśmy z dalekich podróż ostatnich, bo przez 6 dni zagraliśmy. To był nasz trzeci mecz, z czego dwa wyjazdowe, bardzo ciężkie tereny w Zielonej Górze i w Włocławku. Także ja jestem przeszczęśliwy dzisiaj, bo drużyna naprawdę pokazała serce, charakter i to, że nam nie szło przez 2,5, nawet 3 kwarty w ataku, to jednak cały czas nie pozwoliliśmy zbudować przewagi znaczącej drużynie ze Szczecina, aczkolwiek tam było w pewnym momencie już 15 punktów. Ale tak jak powiedziałem, moi zawodnicy w każdym momencie się nie poddali i walczyli do końca, mimo że zmęczenie już jest ogromne po tych podróżach i meczach z wymagającymi zespołami, także duży szacunek dla nich i bardzo ważne zwycięstwo dla nas. Dziękuję bardzo. Tym razem też cytat, tytuł filmu konkretny Marcin. Taki film był, jak to się robi w Chicago, to jak to się robi w Radomiu w tej czwartej kwarcie, że co rzut to wpadło i to jeszcze z daleka. Dostałem dobre pozycje od kolegów, którzy zapracowali na to, żebyśmy mogli oddawać te rzuty. Akurat wpadły. Nie jest to tak, że ja trafiłem trójki i tylko dzięki temu wygraliśmy. Cały zespół pracował całe 40 minut na to, żebyśmy na sam koniec wygrali ten mecz. Świetna obrona w drugiej połowie. W pierwszej połowie rzuty nie wpadały, dlatego tak duża różnica była na naszą niekorzyść. W drugiej połowie te rzuty wpadły i wróciliśmy do meczu.
Dziękuję bardzo. Tym razem mam pytania od dziennikarzy. Pierwsze pytanie od Piotra Dobrowolskiego ze Sportowych Faktów do pana trenera. Pytanie o Roberta Stumbrisa, który no, opuścił plac gry, już się nie pojawił. I powiedzmy, że ja widziałem akurat, co mogło się stać, no ale oficjalne pytanie jest właśnie, dlaczego nie pojawił się na placu gry. No tak, no zaczęły łapać skurcze. Tak jak wiemy, Robert jest z nami bardzo krótko i tak naprawdę od razu po jednym treningu i Jabari i Roberts musieli wejść w rytm meczowy. Grali dosyć duże minuty i no, gdzieś musiało to wyjść. Roberts dzisiaj nam bardzo mocno pomagał w pierwszej części meczu. Nawet gdy nie trafiał, był aktywny na zbiórce w ataku, dokładał jakieś punkty. Jest taką pozytywną postacią tego zespołu i nam bardzo pomógł, ale skurcze niestety uniemożliwiły mu występ w dalszej części tego meczu. Ale generalnie nie jest to raczej poważna kontuzja. Nie, to nie jest w ogóle kontuzja. No skurcze to jest odwodnienie, zmęczenie. Także myślę, że jakieś nasi fizjoterapeuci doprowadzą go do dobrej formy. Dobrze. I drugie pytanie od Sylwestra Szymczaka z Zachadnia. Czy są ewentualnie jeszcze możliwe jakieś zmiany kadrowe w zespole? Nie, no musimy najpierw się przyjrzeć tym zawodnikom, jak z nimi wyglądamy. Ja uważam, że taki prawdziwy obraz zespołu po tych zmianach to będzie dopiero można widzieć, zobaczyć po tej przerwie na reprezentację, także oni muszą też teraz trochę odpocząć, poznać nasz system lepiej, bo w takim krótkim czasie nie mogli wszystkiego ze wszystkim się zapoznać, także ja myślę, że teraz czas będzie pracował na naszą korzyść. No właśnie uprzedził pan moje pytanie, bo kolejne było o tę przerwę, że rzeczywiście zespołowi się no bez dwóch zdań z różnych powodów bardzo przyda.